Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ostatnią niedzielę wakacji. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy jestem dobrze słyszany i przystąpimy do naprawienia błędu sprzed tygodnia. Będziemy dzisiaj mówili i kontynuowali temat medycyny informacyjnej i roli informacji w aspekcie naszego zdrowia. Super, widzę, że jest widziany, słyszany, tak? Będę starał się jak najmniej różnych takich rzeczy w tle rzucać, żeby nie było zakłóceń. Witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Drodzy Państwo, ja tylko przypomnę w kontekście tych naszych ostatnich programów o tym, o czym mówiłem przy okazji tego spływu kajakiem, o którym rozmawialiśmy, tak, że przepływy mają ogromne znaczenie. Tak jak krew krąży w naszych żyłach, tak limfa krąży w układzie limfatycznym, tak samo energia, którą w niektórych rejonach nazywa się praną, inni nazywają tą energię energią chi, jeszcze inni tutaj na terenach słowiańskich nazywali tą energię odem, ta energia również musi krążyć. I ta energia krąży nie tylko w naszym ciele, tym fizycznym, bo tak nauczyliśmy się patrzeć na nasze organizmy, ale również ona krąży jako informacja między naszymi ciałami subtelnymi. I to ma też ogromne znaczenie, czy ta informacja płynie w sposób niezachwiany, czy jest harmonia w przepływie tej energii, czy nie ma tam gdzieś blokad. I dzisiaj bardzo dużo mówi się o informacji również w kontekście nawet i biznesu. Mówi się o tym, że kto ma informacje, ten zarabia pieniądze. Informacje odgrywają ogromną rolę. Ktoś, kto jest dobrze poinformowany, ten wie. Jeżeli wie, to znaczy, że ma świadomość tego, jakie procesy zachodzą w rzeczywistości, w której dzisiaj no, przyszło nam funkcjonować. I elementem tego wszystkiego, tutaj w kontekście tych ostatnich programów pokazywałem Państwu, wskazywałem na różne rodzaju artykuły, które ukazały się w ostatnim Nexusie, w dwóch ostatnich numerach Nieznanego Świata, gdzie chociażby ostatnio jest rozmowa też z Eckhartem Tollem, który mówi o tym, że istnieje tylko teraz, ale wszędzie w tych artykułach przebija się informacja na temat tego właśnie, że wszystko jest pewnego rodzaju polem, tak? Polem informacji. Teraz pytanie, czy my czerpiemy i co czerpiemy z tego pola informacji. I tutaj oczywiście tych kierunków rozwoju będzie bardzo wiele. Każdy na tą informację będzie spoglądał z różnego punktu widzenia. I ponieważ tydzień temu mieliśmy problem z zrobieniem tego wywiadu z panami, którzy no, współpracują z firmą LifeWave, no, wrócimy dzisiaj do tego tematu. Mi bardzo zależy na tym, żeby no, oni z racji tego, iż poruszają się w tej tematyce, opowiedzieli o tym od swojej strony, tak? Wiem, że tydzień temu no, było sporo zakłóceń, ja byłem poza domem. Mam nadzieję, że dzisiaj na sztywnych łączach tych zakłóceń nie będzie. Także proszę o chwilę cierpliwości, ja w tle tylko... zaraz, tutaj coś nam się włączyło. W tle tylko puszczę, pokażę Państwu strony, tak żeby ewentualnie już tam nic nam po drodze się nie wchodziło w jakieś tam, powiedzmy sobie, zakłócenia. Może zrobimy tak jeszcze, w ten sposób, o. Może najpierw oficjalna strona, włączymy Skype'a, ja go sobie przesunę, żeby Państwo nie mieli na ekranie, no i będziemy
będziemy się łączyli. Prosiłbym też na czacie, żebyście Państwo mi dawali sygnał, jak jest z jakością dźwięku. Halo? Halo? No, witam serdecznie, kłaniam się z tej strony. Widzę, że mamy dzisiaj lepsze połączenie, także prosiłbym, żebyście się na początek przedstawili i tak jak tydzień temu, żebyście opowiedzieli naszym słuchaczom troszeczkę coś o sobie, tak? Ile macie lat, co robicie, jak to się stało, że na waszej drodze no, pojawiła się informacja na temat tego, czym jest medycyna informacyjna, tak? Mieścimy się w tej, że tak powiem, dziedzinie. Czym jest LifeWave, co to jest, co to są bioelektrody, na czym to polega i tak dalej. Także oddaję wam głos i proszę, żebyście przybliżyli to od tej strony, jak to do was trafiło. Okej. Witam państwa serdecznie, Mariusz Rowiński, lat 45. Aż się wystraszyłem, mówiąc to przed chwilą, że już tyle mi czasu minęło na tej sympatycznej ziemi. Moja historia w ogóle z suplementacją i ze zdrowiem zaczęła się w 2002 roku, a powodem tego był mój tato, zresztą już świętej pamięci, fajny z niego człowiek był. No i tak w tym roku, to trwało przez to 11 lat i w tym roku Przemek, który siedzi obok mnie, pokazał mi tą nową technologię firmy LifeWave, która, powiem wam szczerze, mnie bardzo zaskoczyła. A jak się okazuje, zaskakuje mnie aż no, właściwie każdego dnia. Jest to dla mnie rzecz bardzo, myślę, że nie wiem, czy takie słowo będzie dobre, ale nawet zbawienna. Słuchajcie, bo jeżeli człowiek, tak jak ja, dużo pracuje, czasami w tygodniu robi się po Polsce 2000 km, do tego ma się jeszcze rodzinę i na wszystko czasu starcza, taka technologia jest wspaniałym wynalazkiem twórcy, dlatego że niesamowicie ułatwia życie. Dlatego że możemy dzięki tej technologii nasz organizm, a raczej wrócę na troszeczkę się cofnę, spowodować, żeby nasz organizm rozpoczął i wznowił, bo on pamięta je bardzo dobrze, wszystkie procesy samoleczenia. Okazuje się, że żeby wprowadzić do organizmu pewnego rodzaju, znaczy wytworzyć substancje jak glutatian czy karnozyna, o czym Państwo może dowiecie się troszeczkę później, wystarczy zapodać odpowiednią częstotliwość, odpowiedni sygnał. Niekoniecznie trzeba jeść, chociaż to też jest bardzo dobre, różnego rodzaju dobre składniki żywieniowe. Okazuje się, że organizm potrafi z wielu rzeczy przerobić właściwą substancję i proces samoleczenia tak mocno podnieść, tak szybko zareagować, nasz organizm potrafi, że dzieje się to dosłownie w minutach. Chociażby doświadczyłem przedwczoraj czegoś takiego, jak naklejenie bioelektrody glutation na gardło spowodowało w ciągu kilku minut ustąpienie bólu, gdzie już prawie cała rodzina była zainfekowana. Dzisiaj moje dziewczyny rano obkleiłem i już praktycznie są na chodzie, przestały narzekać, że je głowa boli, gardło, takie różne dziwne rzeczy. Słuchajcie, no technologia jest naprawdę godna XXI wieku, a przede wszystkim godna jest każdego z nas, dlatego że każdy z nas zasługuje, żeby ją poznać, dlatego też nasza wizyta tu u was w telewizji, nasza, żeby podzielić się tą informacją. Mam nadzieję, że wam się ona spodoba i że będziecie mogli i chcieli z niej korzystać. Powiem wam, że... Mariuszu, mam taką prośbę. Mógłbyś najpierw powiedzieć coś o sobie? Mógłbyś najpierw powiedzieć coś o sobie? Bo z tego, co wiem, no ty tematem zdrowia się już interesujesz nie od dzisiaj, tak? Zapraszasz mnie do takich rzeczy, ale dobrze, bardzo chętnie. Jak już mówiłem, interesuję się zdrowiem od 2002 roku. Tak jak suplementy pewnej firmy mnie urzekły, które jakby po zażywaniu... No powiedz otwarcie, jakiej firmy? No dobrze, firmy... Znaczy my tutaj nie mamy tajemnic, także jak mówimy, to mówimy otwarcie. Mówimy o LifeWave, ja robię też wywiady z różnymi ludźmi, którzy są przedstawicielami różnych firm, także każdy mówi otwarcie, no nie uprawiajmy jakiejś takiej, nie wiem, tajemnicy, po prostu mówimy o tym, jak było, tak, i tyle. Okej, no nie znam jeszcze wszystkich waszych kanonów działania, więc staram się mówić ostrożnie, żeby nikogo nie urazić, ale dobrze.
Firma Vision zagościła właśnie w tym 2002 roku i spowodowała, że zainteresowałem się jeszcze bliżej tym tematem, gdzie takie rzeczy jak powiedzmy no, uzyskanie większej energii, lepszej przemiany materii, czy oczyszczenie zatok, czy różnego rodzaju innych rzeczy, jak zmniejszenie skutków cukrzycy u mojej mamy, czy u wielu innych osób, spowodowało, że zacząłem się interesować również stroną głębszą naszego jestestwa, to o czym wy tutaj mówicie, czyli duchowością, energiami i tak dalej, i tak dalej. Hobbystycznie to sobie wszystko pogłębiam. No i jeszcze raz powiem, że w tym roku, w lutym, Przemek do mnie przyszedł z tą technologią. Powiem wam szczerze, nawet nie myślałem, że coś takiego istnieje. Nawet do tej pory nie wiedziałem, że istnieją takie substancje w organizmie, których nie można dostarczyć z zewnątrz. To może się wyda trochę dziwne, ale jak melatonina, czy glutation, czy karnozyna, tak? A co Okazuje się, takiego, że... a powiedz mi, co takiego się wydarzyło, że do ciebie przemówiło, iż no, przyjrzałeś się temu, tej technologii bliżej, że no, z tego, co tutaj słyszymy, to stosujesz ją na co dzień, tak? Nie boisz się... Właściwie to ten, nie ma czego tutaj się obawiać. Przemek, spotkałem się z nim w innym temacie. Rozmawialiśmy sobie na ten temat, ale zauważył, że trochę jestem pochylony, bo rzeczywiście mnie kręgosłup w lędźwiach dosyć mocno bolał, tak jak zresztą dzisiaj po dużym dźwiganiu przez piątek, sobotę. No i włożył mi takie dwa krążki w tylne kieszenie spodni, gdzie po minucie powiedział, żebym wstał, zobaczył, czy coś się zmieniło. Okazało się, że wyprostowałem się jak sprężyna. Stolik o mało się nie przewrócił, bo zawsze więcej siły używam do tego, żeby się wyprostować. A tutaj się poczułem naprawdę swobodnie, luźno. No i przede wszystkim ból zniknął, gdzie ja sam zacząłem wątpić, słuchajcie, czy ja rzeczywiście ten ból miałem. No to było dla mnie takie szokujące zaskoczenie. No i mówię, słuchaj, to w takim razie coś więcej mi powiedz na ten temat. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przemek zaczął to kilka miesięcy wcześniej. No i pierwsze moje takie, słuchajcie, zapoznania z tą technologią były no, wręcz emocjonalne, dlatego że zaufałem ślepo Przemkowi, kupiłem zestaw Gold. To jest taki zestaw, gdzie jest 13 paczek po 30 bioelektrod różnych. No i nie spodziałem się, jak po 2,5 tygodnia już nie miałem prawie 2/3 produktu. To mnie zaskoczyło, bo tak prosta informacja, którą ja przekazywałem, która była zaskoczeniem dla wszystkich. Słuchaj, ból można zredukować w ciągu 10-20 sekund. Energię można powiększyć o 20-25%, czyli ją wyrównać. To były dla mnie też hasła takie dosyć dziwne, bo pierwszy raz o tym słyszałem. I okazało się, że to działało, pomimo mojej no dobrze. Bardzo skąpej A powiedz o kilku. Informacji, którą posiadamy. A powiedz o kilku, mam prośbę, głośniki, tam trochę coś, jakiś pogłos idzie. Powiedz o kilku przykładach konkretnych, tak? Bo ja rozumiem, że sama informacja przekazana słownie to jeszcze nie wszystko, tak? No jesteśmy sceptykami i rozumiem, że to były jakieś konkretne sytuacje. Jakbyś mógł je trochę przybliżyć, ja pamiętam tydzień temu mówiłeś o takich fajnych no, zdarzeniach, sytuacjach, które miały miejsce. Jakbyś mógł przypomnieć trochę, o co chodziło? Bardzo proszę. Słuchajcie, takich rzeczy no, jest dosyć dużo, ale jeden z przypadków z Wrocławia to jest osoba, która już leżała, bo tak mogę powiedzieć, w czasie przeszłym, od miesięcy z tytułu choroby Alzheimera, mająca już dosyć spory zanik mięśni i przestała mówić, bełkotała raz na tydzień coś tam, trudno było zrozumieć. Jest to ojciec naszej dystrybutorki. Okazało się, że po naklejeniu 5 rodzajów bioelektrod o różnej częstotliwości w różne miejsca ciała, co udało nam się tutaj dosyć szybko wymyśleć, spowodowało, że za 2 godziny ten człowiek zaczął odzywać się zrozumiale i zaczął mówić jak człowiek, który wie, co chce powiedzieć, słuchajcie, czyli całkiem świadomie. Po 24 godzinach dostałem telefon, bo byliśmy wtedy w Cieszynie, że usiadł na drugi dzień na 10 minut i mógł o własnych siłach te 10 minut wysiedzieć, gdzie dziewczyny od miesięcy go nie widziały w takiej pozycji. Na trzeci dzień już był w stanie
łapać piłkę taką leciutką gumową dla dzieci, czyli jego ruchowość mocno, mocno wzrosła. Słuchajcie, no to było jak miód na serce, bo to tylko mnie jakby przekonuje i mówi o tym, żeby chwalić się tą informacją dalej, po prostu chwalić się, powiedziałem to specjalnie, a nie tylko mówić, bo uważam, że każdy, jeszcze raz powtórzę, zasługuje, żeby być zdrowym, żeby być szczęśliwym i żeby w prosty sposób, choć ta technologia być może jest trochę skomplikowana, ale w prosty sposób używać ją i czuć się wspaniale ze swoimi bliskimi. Druga sytuacja, słuchajcie, to taka, która no, wydarzyła się, ona mi się akurat teraz przypomina, może nie jest tak spektakularna, ale dziecko mojej, jejku, żony siostry, o, zawsze mi się te koligacje rodzinne trochę mylą, zaczęło mieć bardzo dużą temperaturę, pojechały do szpitala dziewczyny, dostały antybiotyki, ten mały chłopiec i tak dalej, mówię do żony, weź w końcu naklej, nie, bo nie chcę na siłę ten. No ale mówię, jak się zgodzi to ten. Okazało się, że matkę też bolało gardło i Halina, jej moja żona, przykleiła właśnie tą bioelektrodę glutation na gardło i w ciągu dosłownie 2 minut przestało ją boleć. I to przekonało matkę tego dziecka, żeby przykleiła sobie Aeon i glutation na to ciałko malutkie dwulatka. No i słuchajcie, dziecko jak marudziło, było nie do zniesienia, to całą noc przespało. Na drugi dzień tylko stan podgorączkowy. No i taka to historia tutaj jest. Teraz dzisiaj rano dziewczyny moje, tak jak już słyszeliście, zaczęły też coś tam odczuwać dosyć mocno, zostały obklejone. Praktycznie w ciągu 2 godzin zapomnieliśmy o temacie. Słuchajcie, zaczyna się całkowicie inna, wspaniała epoka. Inna, kolejna sytuacja z Kamieńca Wrocławskiego, gdzie nocowaliśmy z Przemkiem. Pani, zacna osoba, mówi, że pół roku wcześniej chorowała na anginę dosyć mocną i z tytułu mocnego stanu zapalnego straciła węch i smak. No słuchajcie, wyobraźcie sobie, co to jest dla każdego coś takiego stracić. No ja mówię, no dobrze, no to spróbujmy. No. Spróbujemy, to będziemy wiedzieć. Nie spróbujemy, to będziemy cały czas gdybać. No pani powiedziała, dobrze, to próbujmy. No i w ciągu godziny, może nawet nie całej, pani 50% wzroku i 50% węchu wróciło i tak zostało do dzisiejszego dnia, bo miałem z nią kontakt właśnie w minionym tygodniu. I mówi sama, że przydaje się trochę jeszcze tych bioelektryt, żeby ten powrót był całkowity. Także pełen sukces, słuchajcie, wiedza naprawdę jest tutaj tylko podstawowa, więc śmiało można z niej korzystać. Mało tego, sam produkt w sobie jest tak cudowny, że jest w 100% bezpieczny, słuchajcie. No to jest aż wręcz w tych naszych wspaniałych czasach biznesu ponad wszystko na tym świecie, to uważam, że jest ewenement rynkowy. I on sam mówi nam, że słuchajcie, korzystajcie ze mnie, bo jestem w porządku. Dobra, Mariusz, a powiedz mi taką rzecz, trochę byś przybliżył zasady działania, tak? Bo tutaj z tego, co rozumiem, przykleja się jakieś takie bioelektrody, to są takie plasterki. Jak to jest, że taki plasterek ma taką zdolność? Jaka zasada została tutaj wykorzystana? Ewentualnie, może Przemek jako ten, który no dłużej jest w tym całym przedsięwzięciu. To jeśli można, zróbmy tak, że ja wytłumaczę to krótko po swojemu, jak ja to rozumiem. No właśnie, a Przemek... Tu mnie skoryguje, bo rzeczywiście jest to człowiek z bardzo dużą wiedzą. Ale teraz tak, ta technologia, słuchajcie, została wymyślona przez Davida Schmidta, który był naukowcem na, że tak powiedzmy, pensji wojskowej w Stanach Zjednoczonych. Zajmował się technologią, która miała... Ja teraz zapomniałem, jak ona się nazywa, jaka to miała być technologia, taka nieinwazyjna, gdzie się nie używa pieniędzy do tego, do produkcji broni? Chemii. Nie, dobrze, słuchajcie, to zostawmy to, Tomek, Przemek sobie przypomni, to powie później. Ale David Schmidt, twórca tego, zauważył, że wychodząc, słuchajcie, takie codzienne zjawisko, szczególnie tam, gdzie jest ciepło, że człowiek wychodzący na słońce, jego ciało zaczyna produkować witaminę D.
I zaczął się zastanawiać, dlaczego fala świetlna, która świeci, bo przecież słońce to jest nic innego jak fala świetlna, powoduje w organizmie takie rzeczy. Okazało się, że światło to, które dochodzi do nas od tego słońca, ma swoją również częstotliwość. No to zaczął ją mierzyć. Udało się to zrobić i to oznaczało, że ona jest mierzalna. A jeżeli można ją zmierzyć, to można pójść krok dalej. Czyli zbadać, czy w naszym organizmie, bo przecież mówi się w różnych częściach świata, że każdy nasz organ ma swoją częstotliwość, swoją wibrację. Okazało się, że to też można naukowo wszystko pomierzyć. No i David Schmidt zaczął się zastanawiać, jak tu przywrócić nano ustawienia fabryczne, które i tak mamy zapisane w naszym organizmie w układzie genetycznym. No i rzeczywiście zaczął od elektrod energetycznych. I udało się to zrobić. W 2004 roku firma LifeWave ujrzała światło dzienne i te bioelektrody były jedynym produktem tej firmy w tym czasie. Już wtedy robiono badania na grupach sportowców, czyli tych, którzy startują na olimpiadach, również na koniach wyścigowych. Okazało się, że wszystko jest pomyślne. A teraz przeskoczę i powiem Wam, jak ja rozumiem, co w środku tam jest. Tam jest bardzo bliski materiał biologiczny naszemu ciału. Są tam aminokwasy, woda, cukier i tlen, tylko że użyto do tego nanotechnologii, żeby spowodować odpowiednie ułożenie tych wszystkich właśnie substancji w odpowiedniej konfiguracji, w odpowiedniej częstotliwości. I teraz jak naklejamy to na ciało, uruchamia to nasze pole podczerwieni, czyli nasze ciepło. To też jest bardzo fajna sprawa, bo nie musimy się podłączać gdzieś tam do jakiegoś gniazdka z jakimś urządzeniem, gdzie zabiera to w tym czasie nam bardzo dużo czasu, w tym okresie, gdzie jesteśmy tak, że tak powiedzmy, zabiegani w tym XXI wieku. I ta bioelektroda odbija i modyfikuje odpowiednią częstotliwość i ta częstotliwość wraca bardzo takim pulsacyjnym sygnałem co chwilę do mózgu, do mózgu, do mózgu i mózg na przykład dostaje informację wyrównaj procesy energetyczne lub kolejną informację likwiduj ból. I dzieje się to praktycznie szybko, dlatego że nasz układ nerwowy działa na impulsach z mózgu, które są bioelektryczne, więc ta szybkość jest szybkością światła. I okazuje się, że te rzeczy można tak wspaniale połączyć, że działanie jest praktycznie na każdego. Mieliśmy też taką bardzo fajną u Ciebie sytuację, Darku, u Ciebie w pracy, gdzie Pani, nie wiem czy to jest Twoja szefowa, w bądź razie cierpi na chorobę autoimmunologiczną, tak? No i siedzieliśmy tam, słuchajcie, szanowni słuchacze, dwie godziny rozmawialiśmy, a ona ciągle twierdzi, że ją boli, że ją boli. Żeśmy się pooklejali w różnych miejscach punktów akupunkturowych i ona ciągle mówi, że nic nie czuje, nic nie czuje. No ale okazało się, że rano przychodzi do pracy na drugi dzień i mówi do ciebie, Darku, co? Przestało mnie boleć i mogłam przespać prawie noc, tak? No słuchajcie, to jeszcze tak mocniej, że tak powiedzmy, człowieka buduje. Więc takich mnóstwo takich fajnych rzeczy, słuchajcie, możecie się spodziewać w swoim gronie, używając tej technologii, która jest, jeszcze raz podkreślę, dla każdego i w 100% bezpieczna. Ale teraz oddam, myślę, że Przemkowi trochę tutaj głos, bo rozgadałem się troszkę chyba. Witam. No witamy serdecznie. Myślałem, że nie będzie na mnie przemówić. Ale widzę, że się udało. Ja powiem szczerze, ja bym chciał to jeszcze nawet bardziej uprościć. Tak? Moim skromnym zdaniem ta technologia jest o tyle dosyć ciekawa, że ona tak naprawdę wykorzystuje potencjał naszego organizmu. I ja myślę, że tutaj najprostszym wyjaśnieniem tej technologii jest stwierdzenie, że ta technologia poprawia przepływ energii w naszym ciele. I tak naprawdę wszystkie problemy, jakie występują, wszystkie powiedzmy komplikacje, które są spowodowane różnymi sytuacjami, tak, różnymi rzeczami, one jakby to powiedzieć,
One są, ich przyczyną jest właśnie brak tej komunikacji. I jeżeli jesteśmy w stanie tą komunikację poprawić, a ta technologia to robi, okazuje się, że nasz organizm jest w stanie sam jakby prowadzić proces naprawczy. I w momencie, kiedy nasz mózg porozumiewa się z całą resztą sprawnie, jakby nie ma powodów, żeby powiedzmy nasz organizm miał się prawo degenerować. Halo? No, jesteśmy, słuchamy. Powiem tak. Halo? Tak. No. Głoska w głowie się mojej nagle zrobiła. No tak zdarza powiem, się. A powiedz mi, Przemku, w takim wypadku, co takiego... Trochę trema. Co takiego się stało, że ta technologia do ciebie przemówiła, że spowodowała jakieś zdarzenie i tak dalej, twoje doświadczenia, tak? No bo to jest taką miarą tak naprawdę. Ja zawsze mówię, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło, ważne, żeby pomogło. Ja rozumiem, że to są nowe technologie. Ja niby wiedzę w tym zakresie mam, mówię o tej medycynie informacyjnej, ale powiem szczerze, no zetknąłem się z tą technologią dzięki wam i też byłem bardzo taki sceptyczny, tak? No jednak ta racjonalna lewa półkula mózgu robi swoje. Ale co spowodowało u ciebie, że jednak to trafiło do ciebie, że cię przekonało? U mnie chyba, że tak powiem, lepiej działa prawa półkula, bo to jest też bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o mój pierwszy kontakt z tą technologią. Ja nie widziałem produktów, nie czułem jakby ich działania, a miałem nieodpartą chęć i bardzo długie dążenia, żeby w ogóle zdobyć jakieś informacje na ten temat, bo pierwsza informacja to przypadkowo podsłuchana rozmowa na Skype'ie, gdzie na lakoniczną informację o jakichś plastrach z Ameryki, które robią jakieś ciekawe rzeczy, no bo to przyznacie, że nie jest to informacja konkretna, miałem nieodpartą chęć i jakieś wiercenie w głowie, wiercenie w brzuchu, żeby no, za wszelką cenę dowiedzieć się więcej na temat tej technologii, a nie było to łatwe. Mieliśmy problem, żeby zdobyć namiary na osobę, która mogłaby nam cokolwiek więcej powiedzieć i po prawie miesiąc czasu walczyliśmy, tak, i walczyliśmy, szukaliśmy kontaktu do tej osoby i w końcu się udało. Udało się spotkać, udało się porozmawiać. Pierwszy kontakt z produktem, myślę, że niezapomniany. I później, że tak powiem, dzień za dniem, kolejne przypadki, kolejne zadowolone osoby, które z tej technologii skorzystały. Powiem tak, no, to jest niesamowite, jak szybko możemy odczuć na sobie zmiany, pozytywne zmiany oczywiście, korzystając z technologii LifeWave. Oczywiście też jest to zależne od danego organizmu, tak? Są osoby, które... Tak? Czyli rozumiem, że nie każdemu pomaga, tak? Czyli ten efekt, o którym mówimy... Tak, ja myślę, że to jest kwestia czasu. My może troszeczkę błąd robimy, mówiąc, że technologia działa niemal natychmiast po zamontowaniu na ciało. Bo w niektórych przypadkach rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze. Tak, nawet w większości przypadków tak jest, ale zdarza się też, że niektórzy potrzebują trochę więcej czasu, żeby odczuć działanie tej technologii, bo to jest też kwestia właśnie tego odczuwania i umiejętności dostrzeżenia zmian w organizmie. Tak? I wiadomo, że u ludzi jest z tym różnie. No, ciekawa jest instrukcja obsługi taka nasza, powiedzmy, wewnętrzna do produktu, który my nazywamy produktem przeciwbólowym. Oczywiście każdy tutaj, myślę, że wie, że ból jest tylko sygnałem o tym, że w naszym organizmie dzieje się coś nie tak. Ale wiadomo, że tak powiem, pospolity Kowalski, no, redukcja bólu jest czymś istotnym, tak? Bo wiadomo, że z bólem ciężko jest normalnie funkcjonować i są
takie rodzaje bólu, który trwa, że tak powiem, permanentnie i czy nie działają żadne substancje chemiczne, ciężkie i mocne, silne środki przeciwbólowe. I tutaj jest, czy jest możliwość zadziałania tą technologią i właśnie to jest bardzo ciekawe, że tak, że w zasadzie jeżeli chodzi o redukcję bólu, to my mówimy i to w większości przypadków się sprawdza około kilkunastu, no powiedzmy kilkudziesięciu sekund redukcja bólu albo nawet wyeliminowanie tego bólu zupełnie. Więc z punktu widzenia jakby akceptacji dzisiaj, tak, pewnej świadomości, że jest to możliwe, no to jest troszeczkę, że tak powiem, bardzo... No spektakularne. No. Ludziom ciężko w to uwierzyć, tak? No. Ludziom wciąż ciężko w to uwierzyć i powiem szczerze, gdybyśmy ale działa. Nie widzieli, tak, gdybyśmy tego nie widzieli na co dzień, się z tym nie stykali, to ty pewnie też byśmy się teraz tutaj podśmiewali, ale tak to działa, tak? Powiem szczerze, nawet w tej chwili... Tak, tutaj jeszcze za chwileczkę dokończę jedno zdanie. W tej chwili nawet redukcja bólu myślę, że nie robi na nas większego wrażenia. I to czasami też jest przyczyną może nie nieporozumień, ale takich sytuacji z osobami, które oklejamy, które nam próbują udowodnić, tak, że przekonać, że faktycznie przestało boleć, tak, że nie żartują. My oczywiście wiemy, że takie sytuacje mają miejsca, więc nie budzi tego to zdziwienia. I tutaj Mariusz mi podpowiada, żebym powiedział o swoich pierwszych doświadczeniach. Jakie dostałem paczkę z produktami, ja niespecjalnie wiedziałem, co mogę u siebie poprawić, tak? Czyli oczywiście po czasie okazało się, że człowiek uświadamia sobie, że nauczył się żyć z pewnymi dysfunkcjami i które jakby one po prostu pojawiające się systematycznie przestają robić wrażenie i wybrałem jeden z produktów, nigdy wcześniej się nie oczyszczałem, więc wybrałem produkt, który według informacji, jakie miałem, no, pomaga oczyszczać organizm. I wieczorkiem, było to około godziny 9, byłem po jakichś swoich zajęciach dosyć zmęczony, przykleiłem sobie jedną z bioelektrod i co dziwne i coś, co od razu wzbudziło moje zaskoczenie, po jakichś kilku minutach poczułem przypływ energii, bardzo mocny, tak, czyli jakby to zmęczenie mi odpuściło. Też najbliższe minuty po tej zmianie jakby stanu odczuwania to jest kilkukrotna wizyta w toalecie, gdzie no, powiedzmy kolor i zapach moczu był no, dosyć nietypowy. I, ale powiedzmy wiadomo, godziny późno wieczorne, kładę się spać, rano wstaję, bardzo zresztą dobrze przespana noc, bardzo wypoczęty się obudziłem, ale jakieś miałem dziwne wrażenie, że coś jest nie tak. Nie mogłem jakby sprecyzować dokładnie, co to jest, ale ta myśl przez cały dzień ze mną była. I sprawa wyjaśniła się wieczorem. Tutaj muszę powiedzieć, że mam pewną wadę wzroku, którą okulista określił jako astygmatyzm obuwzroczny oczu z niedowidzeniem oka lewego i w zasadzie moje lewe oko można powiedzieć, że praktycznie nie pracuje, tak? Robi jakieś powiedzmy tło, a prawe oko przejęło w pewnym sensie funkcję lewego. Ja siedząc wieczorem przed telewizorem, przecierając sobie prawe oko, które mam powiedzmy to w miarę sprawniejsze, zwróciłem uwagę, że widzę logo stacji telewizyjnej, którego wcześniej nie byłem w stanie nigdy wyraźnie dojrzeć. I wyjaśniło się ten, że tak powiem, poranne zdziwienie, co się dzieje nie tak. Prawdopodobnie zaczęło pracować moje lewe oko. Tak? Ta sytuacja, że tak powiem, jest trwała, tak? Bo dzisiaj to oko funkcjonuje lepiej.
Oczywiście ono jeszcze nie do końca widzi tak, jakbym chciał, ale no jest bardzo mocna różnica. Tak początkowo mówię, sprawiało mi to troszeczkę problem, bo no mówię, jakby troszeczkę inaczej zacząłem widzieć świat, ale myślę, że to bardzo, bardzo ciekawe, że tak powiem, rzecz, tak, która się przydarzyła. Już nie wspomnę o tym, jak tutaj Mariusz mi podpowiada, że oczyszczanie to też na nowo poznawanie smaków. W pewnym momencie nawet się przestraszyłem, bo zacząłem konsumować więcej jedzenia, tak, tak mi wszystko zaczęło smakować, ale, że tak powiem, przerażenie, czy tam ta obawa zniknęła, kiedy na wadze jednak tych kilogramów było coraz mniej z dnia na dzień, czyli taki, powiedzmy, skutek uboczny odtruwania. No i powiem tak, no widząc to, co się dzieje z moim organizmem, no zacząłem systematycznie stosować, dwa, zacząłem się dzielić informacją ze znajomymi. Sporo ciekawych kolejnych przypadków, tak? I można powiedzieć, że mało kto no a na przykład taki, chociaż jeden taki bardzo spektakularny, powiedziałbym, przypadek, który no, który tobie nawet samemu było trudno na przykład uwierzyć, tak? Ktoś, kto na przykład ma jakieś chroniczne problemy trwające latami, gdzie stosował już różnego rodzaju technologie, medycynę i inne zabiegi, a tutaj powiedzmy sobie, no stało się coś, czego nawet no, ten ktoś się sam nie spodziewał. Tak, tych sytuacji jest tak dużo i tak jak człowiek na pewne dyskomforty się uodparnia, tak samo uodparnia się na, powiedzmy, na te takie rzeczy w drugą stronę, powiedziałbym w pewnym sensie niesamowite. Ja myślę, że takie największe wrażenie robią jakby historie z dziećmi, ponieważ jeżeli chodzi o dorosłych, no dorosłym przypisuje się tą możliwość, powiedzmy, wpływania świadomego na pewne tak, rzeczy. Tak, czy można powiedzieć ukłonu od tych osób dorosłych w kierunku osoby, która no, było nie było, chce pokazać jakieś rozwiązanie, to mówię, dzieci są takim, można powiedzieć, tak, dokładnie, z lustrem prawdy, jak tutaj mi Mariusz podpowiada, że one nie skłamią, tak? Jeżeli chodzi o swoje odczucia i to jest też sytuacja, która przekonała moją rodzinę do tej technologii, bo początkowo byłem troszeczkę osamotniony w tej swojej ekscytacji, a była sytuacja, kiedy któregoś wieczora wracam do domu i mój syn, 3-latek, który już powinien spać, słyszę, że no, płacze, tak. Przyszedłem zobaczyć do pokoju, żona próbowała go usypiać. Widziałem po prostu zasmarkany nos, oczy wiadomo zapłakane, gorączka, no, infekcja, tak, czy jakieś początki jakiegoś przeziębienia czy grypy. No, nie zastanawiając się w ogóle, sięgnąłem po jedną z bioelektrod, przykleiłem. Po 5 minutach dziecko spało. Nie budziło się przez całą noc i największe zdziwienie było rano, kiedy dziecko wstało bez najmniejszych objawów jakiejkolwiek zmiany, jeżeli chodzi o zdrowie, więc było to zaskoczeniem dla mnie niesamowitym, a też dla mojej rodziny, bo no, konsekwencje i powiedzmy kolejne dni po takim początku no, były pewnym standardem, tak? Widzieliśmy, czego możemy się spodziewać, a tutaj no totalne zaskoczenie. I powtórzyło się to jeszcze raz na przestrzeni 7 miesięcy, gdzie podobna sytuacja, znowu naklejona bioelektroda i scenariusz dokładnie identyczny, więc czyli tam pierwsze można było zrzucić na kark przypadku, to no drugie, powiedzmy, potwierdziło to, tak, albo kolejny przypadek, tak, można powiedzieć. Myślę, że jednak nie, ale takich sytuacji z dziećmi mamy sporo i mówię, na mnie one robią największe wrażenie, bo tutaj jest jakby najmniejsze, jakby, no dzieci są po prostu na tyle jeszcze nieskażone, powiedzmy takim, nie wiem, chęcią
chęcią podobania się akurat w takim konkretnym temacie, że jakby można z większą dozą prawdopodobieństwa na nich opierać efekty jakby tej technologii. I tutaj jeszcze taka sytuacja, którą słyszeliśmy, tego nie widzieliśmy, ale to też spowodowało wielkie poruszenie w rodzinie naszych znajomych, gdzie taki no, synek znajomej, który astmatyk, uczeleniowiec, w zasadzie od urodzenia, suplementami troszeczkę podreperowany, że one nie pojawiały się tak często. Ale zdarza się tak, że dzieci bawiąc się potrafią zapomnieć o pewnych rzeczach, które nie powinny robić, i akurat chłopiec wbiegł za piłką w zboże. A miał również alergię właśnie na zboże. Wyleciał z tego zboża no już ciężko oddychający, tak, i spuchnięty. Akurat znajomy mój był razem z tą koleżanką w tym miejscu i miał ze sobą bioelektrody, przykleił bioelektrodę, którą tutaj już Mariusz wspominał, glutation. Reakcja organizmu natychmiastowa. Zaczął wyrzucać w postaci, można powiedzieć, takiej wysypki czarnej. Prawdopodobnie te alergeny, tak ja przynajmniej to sobie tłumaczę. Nie jestem fachowcem w temacie zdrowia, ale tak to wyglądało. Po zabraniu dziecka pod prysznic, żeby opłukać jego ciało, po jakichś 10 minutach wrócił normalnie funkcjonujący, tak? Poszedł się dalej z dziećmi bawić, a tutaj rodzina mówi, że w takich przypadkach to są sterydy i 7 dni dziecko apatyczne, a tutaj no, szok był dla całej rodziny. Tak jak to później opowiadali, i zresztą jakby wzrosło zainteresowanie tą technologią w całej rodzinie. I byliśmy kilkakrotnie spotkać się i jakby przekazać więcej informacji tym osobom, bo chciały wiedzieć więcej, tak? Co jeszcze można dzięki tej technologii uzyskać i co jeszcze można dobrego zrobić, tak? Jakie problemy można radzą sobie, z jakimi problemami rodzi sobie ta technologia. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo mówisz tak, że u ciebie jest ten problem ze wzrokiem, że to już jest stałe. Czy ty dalej się musisz obklejać tymi plastrami, czy jak to wygląda od tej strony, tak? Czy to jest na tyle trwałe, dopóki się stosuje plastry, czy nie? Czy organizm musi być cały czas pobudzany do tego uruchamiania tych zwiększonych sił, do naprawiania, tak? Czyli przywracania tych pierwotnych ustawień. Znaczy, ja myślę, że jakby ten czas, te czasy, w których żyjemy i te zagrożenia, które nas otaczają, myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę z jakości jedzenia, które trafiają na nasze stoły, z jakości powietrza i trzeciego elementu, który nie wiem, czy nie bije tego wszystkiego, czyli tego wszędobylskiego stresu. No, my możemy albo się z tymi zagrożeniami pogodzić, albo próbować w pewien sposób przeciwdziałać. Ja osobiście tą technologię traktuję jako styl życia. Podobnie jak zdrowe jedzenie, czyli to nie jest konieczność, że musimy z tego korzystać, ale każdy dzień korzystania z technologii, czy każdy zdrowy posiłek, jakby w pewnym sensie nas oddala, tak, od takiej pełnej degeneracji organizmu. I tutaj stosowanie tej technologii jest totalnie dowolne, tak? Czyli możemy sami wybrać moment, kiedy chcemy ją zastosować, możemy to zrobić objawowo, tak? Czyli jeżeli chcemy zredukować ból, użyć wtedy bioelektrod, które to robią. I tak jak podałem to przykład mojego syna, mój syn miał 2 noce w zasadzie naklejone bioelektrody w ciągu 7 miesięcy, tak? Czyli w pewnym sensie nie mogę powiedzieć, że na nim eksperymentuję. Przekonałem się
na wielu przykładach, że jest to skuteczne, więc nie bałem się zastosować tego przy moim synu, a efekty były tak, jakie były, tak? I powiem szczerze, że w przypadku jego stosuję, tak jak powiedziałem, objawowo. Jeżeli chodzi o doprowadzenie do porządku mojego organizmu, o który nigdy nie dbałem przez blisko 40 lat, wręcz przeciwnie, robiłem wiele, żeby mu zaszkodzić. Doszedłem do wniosku w którymś momencie, po pewnych przemyśleniach i też nie ukrywam, że te przemyślenia pojawiły się też nieprzypadkowo, tak? W momencie, kiedy zaczynają się problemy ze zdrowiem i często dopiero wtedy zaczynamy myśleć o tym, co możemy dla siebie zrobić. I u mnie to przyszło dosyć późno. Całe szczęście, że się pojawiło i zdaję sobie sprawę, że nie wiem, czy oczyszczanie organizmu to nie jest miesiąc, to nie jest nawet 5 miesięcy czy rok, a druga sprawa, że zatruwamy się codziennie. Tak, więc, ale wracając do pytania, z technologii możemy korzystać wtedy, kiedy uważamy za stosowne. Ona, jakby tak jak tutaj rozmawiamy o tej medycynie informacyjnej, ona jakby prostuje, czy jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, przywraca nasze ustawienia do ustawień fabrycznych, tak, czy próbuje przywracać, tak. My oczywiście na co dzień często te ustawienia zaburzamy. I pytanie właśnie tu jest jakby indywidualnie praktycznie do każdego. Na ile my je zaburzamy, tak? Na ile jesteśmy w stanie pomóc naszemu organizmowi w tych procesach samoleczenia, a na ile przeszkadzamy, tak? I tu jest moim zdaniem stan naszego zdrowia to jest stosunek tych działania na korzyść w stosunku do działania na niekorzyść naszego organizmu. Jeżeli ta proporcja jest lepsza dla dbania o nasz organizm, to jest szansa, że będziemy w lepszych warunkach i powiedzmy w lepszym stanie zdrowia, samopoczucia trwać. Jeżeli będzie jakby statystyka odwrotna, będziemy chorować. No, słuchajcie, super. Ja myślę, że jeżeli słuchacze, którzy będą zainteresowani czymś więcej, chęcią nawet pomocy im w poszczególnych przypadkach, to jak zgłoszą się do mnie, ja zawsze na koniec daję namiary do siebie, to będę przekazywał kontakty do was, żebyście się już wy, że tak powiem, zajęli i opiekowali daną osobą, czy pomogli danej osobie w różnych dolegliwościach. Rozumiem, że otwarci jesteście nawet na bardzo trudne przypadki, te, które, z którymi sobie nie radzą różne inne dziedziny. Właśnie tutaj przypomniałeś mi, Darku, przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Jeśli Państwo pozwolicie i Ty również, opowiem Wam o telefonie, który dostałem w piątek od mojego bardzo dobrego od dziecka przyjaciela z mojej miejscowości, w której się wychowałem, od Sławka, który do mnie zadzwonił w piątek. To jest człowiek, który po szkole podchorążych pracował w wojsku, w służbie zasadniczej na radiostacjach. Z jakiegoś powodu napromieniowania dostał torbiele na kręgosłupie. Przeszedł w Bydgoszczy, w dość sławnym szpitalu wojskowym, operację. Wszystko się powiodło, ale ktoś lub coś spowodował jakiś błąd, że od 20 lat siedzi na wózku. I chłopak no może tylko trochę, naprawdę tylko trochę ruszać głową i trochę ruszać rękoma. Zadzwonił do mnie, mówi: Mariusz, nie mogę ruszać palcami prawej ręki, którą używa do sterowania komputerem, bo myszkę jeszcze potrafił jakoś tam trzymać. Mówi: jestem zrozpaczony, przyjedź. Pojechaliśmy z Przemkiem. Właściwie nie wiedzieliśmy, jak się zachować w sensie oklejenia. Zrobiliśmy to naprawdę intuicyjnie. No i wyobraźcie sobie Państwo, w piątek do mnie Sławek dzwoni. No, przepraszam, ale teraz jestem wzruszony tym telefonem. Mówi: Mariusz, ja Ci dziękuję, bo mogę ruszać palcami. Minęły 4 dni pełne, także ta komunikacja u niego trochę trwała, ale mówi: Mariusz, ja ruszam palcami, ruszam myszką, jestem szczęśliwy.
I to myślę, że możemy tutaj uznać nie wiem, może nawet puentę naszego dzisiejszego tutaj spotkania po raz pierwszy z Państwem. Bo sam jestem o tyle bardziej jeszcze pewien, że wybrałem dobrą drogę i że chcę się dalej dzielić tą informacją, bo nawet w takim przypadku, gdzie Sławka przecież obserwuje od urodzenia jego życie, jego historię, która no rzeczywiście ma sporo takich dziwnych rzeczy, spowodowała to, że wreszcie jest to światełko, słuchajcie, światełko dla niego, bo ja mam taką cały czas w sercu nadzieję, że Sławek w końcu będzie mógł chociaż sam w stanie chodzić o kulach, że wreszcie z tego wózka i wyjdzie na spacer do lasu. Mam jeszcze do Was takie pytanie, bo to jest naprawdę no, cudowna rzecz, jeżeli takim ludziom można pomagać. Tutaj na czacie widzę, jeden z słuchaczy pyta, jak się chronić przed promieniowaniem, przed Wi-Fi. Z tego co ja wiem, to tam w firmie są jakieś takie naklejki, chociażby na telefony Tak, tak, komórkowe, tak. które mogliby się coś więcej na ten temat powiedzieć, w jakim stopniu to niweluje to negatywne oddziaływanie? Tak. Tutaj mamy akurat też odpaloną stronę, więc widzimy tutaj te zapytania na czacie. Jeżeli chodzi o to, co mówisz tutaj, jeżeli chodzi o promieniowanie, firma LifeWave, oprócz bioelektrod, na których my się skupiamy absolutnie, bo to jest temat tak szeroki, że jakby nie starczy nam czasu na pozostałe produkty, które firma ma, a też temat promieniowania komórkowego, tak powiedzmy, jest tematem, powiedzmy, w jakimś tam sensie jeszcze mało rozdmuchanym w Polsce. Firma ma takie tak zwane matriksy na telefon. To są takie blaszki, które absorbują, jak pokazują badania, 98% tego negatywnego promieniowania, czyli praktycznie likwidują je niemalże w całości. I też takim bardzo ciekawą rzeczą jest jedna z bioelektrod, na którą pokazujemy w ogóle, jak skuteczna jest ta technologia, bo jest kilka takich ciekawych testów, które my tutaj nie jesteśmy w stanie na odległość pokazać, ale one robią wrażenie i to też pokazują, że nasze ciało jest elektryczne i pokazują, jak istotna jest informacja, która przepływa przez nasz organizm. I właśnie jedna z bioelektrod, która nazywa się karnozyna, ona przyklejona na telefon komórkowy też redukuje te promieniowanie. Co można pokazać za pomocą prostych testów, jeżeli chodzi na każdym, tak. I tutaj, ja tutaj jeszcze było pytanie, jak tutaj zauważyłem, czy o uzależnieniu się od wsparcia zewnętrznego. Ja powiem tak, ta technologia, przynajmniej ja ją tak widzę, to nie jest stymulacja zewnętrzna. Te bioelektrody w zasadzie one w pewnym sensie działają jak takie lustra, czyli wyłapują pewną częstotliwość z naszego ciała i ją wzmacniają. I to jest ta sama częstotliwość, która jest częścią języka porozumiewania się naszego mózgu z resztą organizmu. I jeżeli udaje się tą częstotliwość wzmocnić, to ona jest, że tak powiem, dochodzi głębiej, tak? Czyli nasz organizm jakby przyjmuje to jako pewien priorytet, tak? Czyli jeżeli chodzi na przykład o produkcję glutationu, czy produkcję karnozyny, czy produkcję melatoniny. Więc to oczywiście one w pewnym sensie też działają, ja to tak nazywam, jak rozmawiamy ze sportowcami, jako taki trener, tak? Który jest, powiedzmy, przyklejony do naszego organizmu i jakby dopinguje nas że tak powiem, większego wysiłku, do skupienia się nad tym, co robimy. Tu oczywiście my swojej świadomości nie musimy angażować, no, ale jakby organizm ma tego trenera, tą podpowiedź, no, tak długo, jak przyklejona jest bioelektroda i jednocześnie uczy się tych zachowań, tak? Czyli nie mówimy tutaj tylko o takim działaniu wtedy tylko, kiedy ta bioelektroda jest przyklejona, ale tak naprawdę o pewnym nawyku
i to też jakby nie nauczeniu nas nowych rzeczy, tylko przypomnieniu sobie tego, co jest w nas fabrycznie, powiedziałbym tak w cudzysłowie. No super. Tutaj mówię jeszcze, jeśli można, mamy czas. Tutaj jeszcze też, na pewno Państwo wiecie, ale badania wykazują już nader często, że stres, jego częstotliwość, świadoma lub nieświadoma, która wchodzi w nasz organizm, jest tak duża, że jest to 90% różnego rodzaju stanów zapalnych i procesów chorobowych. Karnozyna, tutaj jeszcze dopowiem, to jest taką substancją, która jest prosta w swojej budowie, bo jest to tripeptyd, czyli białko złożone z trzech aminokwasów. Jest to, tak jak i glutation, jedna z najprostszych form w naszym organizmie, a są najważniejsze również w postaci antyoksydantów. I karnozyna bardzo skutecznie ochrania szczególnie priorytety, to jest mózg i serce, przed promieniowaniem. Więc jeżeli, szanowni Państwo, mamy taką bioelektrodę, gdzie możemy ten poziom karnozyny zwiększyć, warto pomyśleć o tym, żeby stosować, żeby nasz organizm wreszcie pracował na spokojnych falach spokojnego przepływu energii, właściwego przepływu energii, bez spinania. Tutaj jeszcze mówiliśmy kilka razy o glutationie. Chciałbym Państwu też powiedzieć, co zresztą proszę, żebyście zweryfikowali sobie, bo czy karnozyna, czy melatonina, czy glutation możecie sobie poczytać w różnego rodzaju różnych innych źródłach, żebyście mogli rozszerzyć swoją wiedzę, czy nas tutaj zweryfikować. Glutation jest tak jak woda. Jeżeli go nie ma w organizmie, organizm umiera. Także glutation jest podstawową substancją, która pozwala absorbować komórką wszystko, co do tego naszego organizmu dostarczamy. Ja usłyszałem o tym glutationie dopiero w lutym, słuchajcie, a interesuję się, co prawda, naprawdę amatorsko, ale z zamiłowania, suplementacją i zdrowym trybem życia, czy tam innymi tego typu pochodnymi rzeczami. I dopiero teraz jakaś nazwa wpadła i okazuje się, że ona jest fundamentalna dla naszego życia. Tak jak Przemek tutaj potwierdził, no, tak samo i ja. Mnóstwo jest, a propos glutationu, niesamowitych doświadczeń. Jedno z Wrocławia, 14-letnia dziewczynka chodząca z guzem na szyi, taka wielka torba, słuchajcie, wyrośnięta z boku jak piłka tenisowa, od półtora roku. Lekarze ciąć, rodzice nie. Lekarze ciąć, rodzice nie. A dziecko cierpi. Wyobraźcie sobie nastolatka, która jest takim gulem, no wiecie, o czym nastolatki zawsze myślą, a szczególnie dziewczyny, żeby się podobać. Nakleiła matka jej, już skracam tą historię, intuicyjnie glutation, który znalazła jeszcze w portmanetce swojej po spotkaniu wcześniejszym. W ciągu, słuchajcie, 2 godzin zmniejszył się ten guz o połowę. No to jest po prostu no coś niesamowicie wspaniałego. Także no, ta technologia, ja uważam, że jest dla nas, dla wszystkich, którzy chcą czegoś dla siebie dobrego, to warto się nad tym zastanowić. Tu jeszcze oddaję głos Przemkowi. A ja chciałbym jeszcze powiedzieć coś, od czego w zasadzie powinniśmy chyba zacząć, że co jest istotne, ta technologia to jest technologia medyczna. To technologia, która jest podparta dziesiątkami badań klinicznych, niezależnych, w różnych krajach. Te badania są dostępne na stronie internetowej i one są niestety w języku angielskim, ale jest to język lekarzy. Powinny niedługo pojawić się polskie tłumaczenia tych badań. W Polsce są też prowadzone we Wrocławiu nasze polskie niezależne badania. W listopadzie spodziewamy się pierwszych wyników. Więc no, myślę, znaczy my zresztą tak podchodzimy, że bierzemy udział w pewnego typu rewolucji takiej bezkrwawej, i gdzie ta medycyna farmaceutyczna zostaje wypierana powoli przez właśnie tą medycynę informacyjną. I biorąc pod uwagę, że
brak jest skutków ubocznych, to jest to bardzo ciekawa alternatywa, tak, dla tego, co znamy. Mm-hmm. Tutaj jest pytanie, glutatianu źródło w tych plastach, z jakiego, znaczy źródło w plastach z jakiego źródła, glutation źródło? Jakie jest źródło tego glutationu w tym, tak, w tych plastach? W środku nie ma glutationu. W środku są tutaj substancje, o których mówił Mariusz, w nanotechnologii, powiedzmy w postaci krystalicznej, jako swego rodzaju antenki, które wyławiają z naszego organizmu pewną częstotliwość, która stymuluje nasz organizm, która jakby wysyła ten impuls do produkcji tej substancji w naszym organizmie. I w ogóle cała ta technologia, ona nie dostarcza nic z zewnątrz. Co jest bardzo ciekawe, ta technologia działa zamontowana na ubranie, na gips, na gorsety ortopedyczne, na bandaże, na ubranie, tak? To jest, nie jest potrzebny nawet kontakt z ciałem. 2-3 centymetry od ciała technologia już działa. I jeszcze jedną rzecz, którą gdzieś tutaj wcześniej wyczytałem, bo było pytanie też o ceny. Powiem tak, my staramy się jakby podczas spotkań z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, czy z osobami obcymi, tak, które gdzieś tam wyraziły chęć posłuchania więcej o tej technologii, przede wszystkim staramy się edukować w pewnym sensie na tyle, ile sami tą wiedzę mamy, bo wiadomo, że uczymy się całe życie i teraz dosyć intensywnie. Jeżeli chodzi właśnie o cenę, tak naprawdę koszt, powiedziałem, tej kuracji czy terapii, nie wiem jak to nazwać, jest zależny od nas. Tak? W związku z tym, że te bioelektrody działają około 24 godzin, firma mówi o 12, przy ciele my możemy to przykleić, odkleić. Przyklejona do ciała działa. Odklejona w pewnym sensie się dezaktywuje i jest do ponownego użycia, więc my możemy te bioelektrody kleić na 12 godzin, możemy kleić też po godzinie, tak? Więc jakby ten czas pracy jej dla nas jest różny, określony, ale jeżeli chodzi o czas na przestrzeni dni czy tygodni, to my decydujemy o tym, jak często korzystamy i na jak długo. I dzięki temu możemy tą cenę redukować na tyle, na ile jesteśmy gotowi na swoje zdrowie przeznaczyć. Tak? Znaczy ja myślę, że... Naprawdę nie wiem, czy tutaj jest miejsce i czas. No właśnie, ja myślę, Przemku, że jeżeli będą zainteresowani i ja zobowiązuję się tutaj przesłać, tak jak w przypadkach poprzednich chociażby wywiadów, namiary do was, czy tym osobom przekazać wasze namiary, tak żebyście już bezpośrednio sobie rozmawiali na ten temat, konsultowali się i tak dalej. Z tego, co ja się orientuję, w różnych firmach są różne polityki, różnie to wygląda. Wiadomo, że każdy ma to, co chce mieć. Także to już jest kwestia inna. Myślę, że ta informacja, którą przekazaliście, no, dosyć szczegółowa jest i fajnie, że to tak fajnie wyszło, no bo tak bardzo wszechstronnie żeście przekazali ten cały temat. Trochę jesteśmy stremowani, także przepraszamy za wszystkie tutaj niedociągnięcia. Tutaj w zasadzie to jest drugie nasze tego typu spotkanie. Powiem szczerze, większą śmiałość mam w spotkaniu, jak mam, że tak powiem, ludzi żywych przed sobą. No to jest naturalne. Niż, że tak powiem, tutaj ekran i mikrofon. Ale no myślę, że może pora i w tym kierunku nabierać doświadczenia i nabierać śmiałości i umiejętności rozmawiania w ten sposób. Zresztą tutaj
No, myślę, że może tyle. Znaczy ja myślę, że było super, także dziękuję Wam bardzo serdecznie, tak jak mówiłem. Myślę, że potwierdzacie gotowość na udzielanie już bardziej szczegółowych odpowiedzi osobom, które będą zainteresowane. Wiadomo, że te programy są puszczane później na YouTubie, więc no, dużo ludzi ogląda je dużo później, zgłaszają się z jakimś tam opóźnieniem. Jeżeli tak, przekazuję namiary już do Was, jako no, powiedzmy sobie do osób, które już no, jakiś tam czas z tą technologią mają do czynienia, mają jakieś doświadczenie większe. Z tego co wiem, macie tam jakieś już procedury na zasadzie, nie wiem jak to się tam nazywa, co przy jakim problemie, jak, gdzie naklejać. Nie chcę znaczy, wnikać. To... Generalnie tutaj jeszcze małe sprostowanie. Mhm. Tutaj musimy się tego trzymać i wiadomo, że leczyć mogą lekarze. Diagnozować mogą lekarze. My mówimy tutaj o pewnej, powiedzmy, takiej filozofii wellness, tak? Czyli dążenie do dobrostanu. I w zasadzie też ta technologia jest dla zdrowych. A no może tyle. Myślę, że tutaj Państwo wiedzą, Wiem, nie chcesz za dużo powiedzieć, rozumiem, dobra. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Do miłego usłyszenia, zobaczenia, także jeszcze raz wielkie dzięki. No, na razie, pozdrawiam. Drodzy Państwo, nie wiem jak uważacie, czekam na komentarze. Ja myślę, że no... Fajne takie podejście pokazali od swojej strony. Zależało mi też na tym, żeby to było właśnie pokazane z ich takiej prywatnej strony, od ich własne odczucia. Ja nie chcę tutaj się już wysilać na jakiś tam komentarz wielki, dodawanie pewnych rzeczy. Osobiście nie widziałem jakichś spektakularnych wyników, ale mam nadzieję, że one rzeczywiście są. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wszystko jest informacją. Zresztą to, co Państwu kiedyś wspominałem wcześniej, moje podejście takie holistyczne, to jest też oddziaływanie na przepływy w wszystkich naszych ciałach, również tych subtelnych. A tutaj te przepływy wiążą się z przepływami energii i informacji. W niektórych nurtach mówi się o tym, że informacja jest energią, że energia jest informacją. Także, tak jak zawsze, na koniec podaję namiary do siebie. Osoby, które będą chętne coś więcej skonsultować się z zarówno czy Mariuszem, czy Przemkiem, na pewno kontakt przekażę. I chciałem tylko skwitować na koniec z takim jednym stwierdzeniem z jednego z artykułów wywiadu, to był artykuł w Nieznanym Świecie sierpniowym pod tytułem Ukryta Przestrzeń. To był wywiad z doktorem Luisem Eduardo Luną, który stwierdził w pewnym momencie coś takiego, że wszyscy pływamy w oceanie informacji. I z tą myślą Państwa zostawiam. Zapraszam na kolejny program za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.